Radio Kraków. Budowa mieszkań pod wynajem oraz tanich mieszkań na sprzedaż to jedna z zapowiedzi przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Nieruchomości miałyby powstawać na gruntach państwowych oraz należących do samorządu. Metr kwadratowy mieszkania kosztowałby maksymalnie 3000 zł. Porozmawiam o tym z gośćmi Radia Kraków, Piotrem Krochmalem z Instytutu Analiz Monitoringu Nieruchomości. Witam, dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Oraz Michałem Kudłaczem z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Witam panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Bańka również w studiu. No, miało być najpierw po 2000 za metr te mieszkania, z tego co pamiętam. 2,5 też mieliśmy, dzień dobry, teraz mamy 3. No, stawiamy tę górną granicę, no ale też musimy tak po prostu zapytać. Panowie, czy to jest do zrobienia? Metr mieszkania za 3000 zł. Może Piotr Krochmal pierwszy. Firma budowlana jest w stanie postawić budynek wielomieszkaniowy za 3000 zł? Absolutnie tak. Oczywiście nie ma tutaj w to wliczonej ceny gruntu, ceny obsługi tej inwestycji. To jest koszt, jaki po prostu może podpisać firma budowlana kontrakt na taką kwotę i jak najbardziej jest realne wybudowanie budynku wielomieszkaniowego, niskiego, bo przy wysokim te koszty rosną, żeby móc po prostu później te mieszkania oddać. Także jak najbardziej jakby ta cena jest realna. Czyli w teorii jest to możliwe, problem z gruntem. Tak. Problem z gruntem i z obsługą tej inwestycji. Wiadomo, że firmy budowlane wynajmują deweloperzy, nadzorują tą budowę. Wcześniej są jeszcze architekci. Jest dużo jeszcze kosztów takich około budowlanych, które trzeba ponieść. Nawet pomijając grunt. No to dobrze, to skoro można wybudować metr mieszkania za 3000 zł, to biorąc pod uwagę te dodatkowe koszty, to przy odpowiednim montażu finansowym być może jest to do zrobienia. Jeszcze raz powtórzę to pytanie. Michał Kudłacz. Ja powiem w ten sposób. Z takich pobieżnych analiz wynika, że największym kłopotem jest grunt właśnie otóż, dlatego że o ile rzeczywiście możliwe jest wybudowanie za 3000 za metr kwadratowy mieszkania, no to cały czas mówimy o tym, że grunt miałby zostać przekazany za przysłowiową złotówkę przez administrację samorządową bądź przez administrację państwową, nazwijmy to szeroko ujmując. W związku z tym trzeba teraz doprowadzić do sytuacji, w której administracja publiczna będzie przekazywać te grunty. Po pierwsze, gdzie te grunty się znajdują, bo patrząc na przykład na zasobność, na podaż gruntów publicznych w Małopolsce, no to jest z tym kłopot. Po drugie pytanie, jaki miałyby w tym interes samorządy, no bo nie możemy pomijać bardzo ważnego aspektu funkcjonowania administracji publicznej. Administracja samorządowa ma dwie twarze, zawsze będzie mieć dwie twarze. Jedna to jest zapewnianie zbiorowych potrzeb obywatelskich, czyli usług publicznych, usług administracyjnych, komunalnych, usług społecznych, ale druga to jest ta twarz menedżerska. Dzisiaj samorząd zachowuje się jak przedsiębiorstwo, w związku z tym przekazywanie gruntów za złotówkę musi być podyktowane pewną korzyścią. No to dobrze, to jeśli się zatrzymamy przy Krakowie, to może są droższe i tańsze grunty i te tańsze można byłoby ewentualnie przeznaczyć pod takie budownictwo. Piotr Krochmal. Jeżeli chodzi o grunty, no są w różnych agencjach rządowych. Agencje rządowe oczywiście posiadają zasób ziemi w Krakowie, ale tego, co się orientuje, to są to grunty w bardzo dobrych miejscach, które mają służyć tym agencjom na pozyskanie finansowania, na działania poszczególnych sektorów, które te agencje wspierają. Więc oddając takie grunty, automatycznie pozbawiłyby się przyszłych zysków i finansowania właśnie tych sektorów. Mówię tu na przykład o sektorze, o wojsku, prawda? Agencja Mienia Wojskowego jak najbardziej posiada takie grunty w Krakowie, bardzo atrakcyjnym miejscu, ale od razu zwracam uwagę, bo w tych atrakcyjnych miejscach chyba bardziej opłacałoby się sprzedać te grunty za bardzo wysoką cenę deweloperom, którzy tam uzyskaliby bardzo wysoką cenę mieszkań, bo za 3000 zł oczywiście można postawić budynek, ale to jest budynek, no nie ukrywajmy, no w najniższym standardzie. To są budynki, które no nie będą jakby przedstawiały takiej wartości ani wizualnej, ani użytkowej, jak budynki, które są w sąsiedztwie takich gruntów, które no, w dobrych miejscach buduje się droższe budynki, bo wiadomo, że sprzeda się je drożej i szkoda by było nawet tych gruntów, żeby no, stawiać takie budynki.
Natomiast no, na obrzeżach miast jest tych gruntów stosunkowo mało. I akurat w Krakowie, bo nie wiem jak w innych miastach, w Krakowie byłoby to trudne. Ja jeszcze nawiązując do tych przedwyborczych jakby wszystkich newsów, którymi byliśmy bombardowani przed wyborami, to byłem zadowolony, że stosunkowo mało tych obietnic dotyczyło mieszkalnictwa. Proszę zauważyć, że przed poprzednimi wyborami praktycznie każda partia przebijała się różnymi obietnicami, a teraz było tego naprawdę stosunkowo niewiele. To dlatego, że no, te partie połamały sobie już na tym zęby, bo no, łatwo jest coś zapowiedzieć. Za moment programy właśnie, ale to teraz pytanie do Michała Kudłacza, bo kilka minut temu to pan powiedział. To znaczy, jeśli budowalibyśmy takie bloki, powiedzmy sobie, na tych atrakcyjnych bardziej i mniej terenach miejskich, to rozumiem, pozbawialibyśmy również samorząd zysku. To znaczy, mniejszy byłby budżet choćby Krakowa przez to. Rozumiem? Znowu by się to działo poprzez wyciąganie z kieszeni samorządów pieniędzy. Dokładnie tak. Ja jeszcze nawiążę do wypowiedzi pana Piotra. Chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość samo się poprawiło, bo kiedy mieli program wyborczy jeszcze przed poprzednimi wyborami, to mówili o 3 milionach mieszkań w ciągu 8 lat. W związku z tym, że połamali sobie na tym zęby polityce, teraz ten pomysł, chociaż cały czas odważny, już jest mniej taki radykalny. Tak, chodzi właśnie o to, że mamy do czynienia z pewnym zasobem samorządów i samo pozbawienie się tego zasobu, który nie niosło ze sobą korzyści, to jest strzał w kolano samorządów. W związku z tym ja sobie potrafię wyobrazić sytuację, w której samorządy byłyby zainteresowane przekazywaniem gruntów, jeżeli w tych mieszkaniach zamieszkaliby ludzie, nazwijmy to co najmniej klasy średniej, zarabialiby pieniądze i przemeldowaliby się w to miejsce i tam płaciliby podatki. To jest jeden z powodów, dla których na przykład samorządy nie będą zainteresowane wspieraniem tego typu pomysłów dla zmarginalizowanych bądź wykluczonych społecznie, których nie stać będzie na opłacanie czynszu w tym wypadku. Bo właśnie powiedzmy o jednej sprawie, bo to miały być mieszkania nie dla tych najuboższych, ale nie dla tych najzasobniejszych. Tak, to mają być mieszkania dla ludzi, których nie stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkania, a jednocześnie nie są na tyle ubodzy, żeby dostać mieszkania socjalne. Ale w programie można było wyczytać, że wchodząc w posiadanie takiego mieszkania, ten najemca ma jednocześnie spłacać kredyt i płacić czynsz, czyli po prostu ma dostać jeszcze większe obciążenie niż przy... Znaczy, podobne obciążenie jak przy kredycie bankowym. Stąd no, myślę, że jeżeli banki nie zweryfikowały takiego człowieka pozytywnie, to znaczy, że on tej zdolności nie ma, więc trudno, żeby później on ten kredyt był w stanie spłacić. Powiększony o czynsz. Tak, pojawia się jeszcze inny problem. Co w sytuacji, kiedy kogoś nie będzie stać na spłatę tego kredytu? Czy bierzemy to pod uwagę? Tym bardziej, że taka sytuacja może być sytuacją powszechną. Mhm. On ma płacić jednocześnie za wynajem, a jednocześnie w tym wynajmie ma być ujęta rata kredytu, prawda? Czyli więcej by zapłacił niż kredyt. Tak, więcej niż w kredycie bankowym, dokładnie. To na koniec, bo mamy doświadczenia związane z dwoma programami. Przede wszystkim no, mieliśmy ten chwalony program Rodzina na swoim, a potem MDM. Być może te doświadczenia no wieloletnie już z programami mieszkaniowymi plus doświadczenie wynikające z zapowiedzi, z obietnic wyborczych, no podpowiadają nam, no co można zrobić? Co można zrobić, żeby no, rozpędzić to budownictwo, powiedzmy sobie, nie najdroższe i ewentualnie budownictwo na wynajem? Chciałbym jeszcze powiedzieć, że mam wrażenie, że program Rodzina na swoim może do nas jeszcze wrócić rykoszetem, dlatego że przypomnę, że pomysł jest taki, że wspieramy, dopłacamy do raty kredytu przez okres 8 lat. Program rozpoczął się w roku 2007, natomiast największy trwał do mniej więcej 2013 roku, natomiast najwięcej kredytu to był 2009-2010-2011 rok. Jak sprawdziłem, w roku 2010-2011 to było ponad 50 tysięcy udzielonych kredytów. 8 lat od 2009 to jest 2017. Kończy się parasol i zaraz ludzie są zdani na siebie. Kredyty 30-letnie, wsparcie było przez 8 lat. W związku z tym... Może być problem. Może być problem. Możemy powrócić do... No, w tej chwili działa program MDM, został rozszerzony o rynek wtórny i już po 2 miesiącach okazuje się, że 65% wniosków jest składane na rynek wtórny, czyli
ten program, który miał jakby spowodować wzrost nowej masy mieszkaniowej, dlatego był przeznaczony tylko na mieszkania nowe, już widać, że te pieniądze zaczynają uciekać i zamiast iść tylko na nowe mieszkania i żebyśmy powiększali ten zasób, którego nam cały czas w Polsce brakuje. To był dobry kierunek, dlatego że bardzo dużo ludzi teraz kupuje mieszkania inwestycyjnie. Wiadomo, że później oni wypuszczą te mieszkania na rynek. Jeśli faktycznie będzie ich dużo, to te czynsze spadną samoczynnie. I stąd jakby te programy, które są skierowane na nowe budownictwo, są jak najbardziej u nas potrzebne. Jeżeli chodzi o rozwiązania, ja myślę, że możemy sięgnąć jakieś 15-20 lat wstecz, był taki program mieszkań też na wynajem. Polegało to na tym, że ludzie, którzy inwestowali w takie budynki, dostawali ulgi podatkowe. Wtedy to bardzo fajnie się rozwinęło, ale bardzo szybko ten program się skończył, dlatego że okazało się, że budżet za wiele traci. Czyli pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Albo będziemy dawać ulgi i wtedy takie bloki same powstaną, bo deweloperzy bardzo chętnie je zrealizują, jeżeli będą ludzie, którzy będą sobie odpisywać takie mieszkania od podatku. Wiadomo, później nie mogą się tam zameldować, mieszkać, tylko wynajmować. Albo po prostu dotowanie z budżetu i do gruntów, i do obsługi później. Proponuję tutaj się zatrzymać, bo tak naprawdę nie znamy jeszcze szczegółów tego programu. Być może lada chwila, lada dzień, bo to szybko się teraz wszystko dzieje. Poznamy te wszystkie szczegóły dotyczące programu tego taniego mieszkalnictwa. Wówczas powrócimy do tej rozmowy. A dzisiaj byli z nami Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję. I Michał Kudłacz z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję. Bardzo dziękuję.